Oczyszczanie czakr. Kochani moi widzowie, subskrybenci, dzisiaj zobaczymy sobie z kart energetycznych, którą czakrę musicie oczyścić. Oczyszczanie czakr jest dobre w nów księżyca. Ja, jak widzicie, tutaj już swoje czakry oczyszczam. Widzicie, mam 7 świec, 7 różnych kolorów czakr i 7 kamieni do każdej czakry. I oczyszczam te czakry za pomocą żywiołu ognia i oczywiście kamienie żywiołu ziemi. Kamienie szlachetne, które pochodzą z ziemi, które mają moc i są przypisane każdej czakrze. Każda czakra ma swój kolor i oczywiście każda czakra ma inną funkcję. Nie wiem, czy widzicie, kochani, teraz pokażę Wam tutaj na moich czakrach, znaczy na moim schemacie oczyszczania czakr, tak? Kochani, tutaj pierwsza czakra w kolorze ciemnofioletowym, ta, to czakra korony. Położona jest na czubku głowy i kiedy jest zamknięta, rzadko odczuwasz jedność ze wszechświatem, tym co boskie i niewytłumaczalne. Często czujesz się również samotny. Czyli czakra korony łączy cię ze wszechświatem, z obecnością Bożą, z aniołami, z archaniołami. To jest właśnie ta czakra, która jest odpowiedzialna za wszelkie wizualizacje, afirmacje, medytacje, łączenie się ze światem astralnym, sakralnym i te wszystkie nadprzyrodzone również siły, tak, które pomagają nam, które prosimy o pomoc, o wsparcie. Czakra korony. Druga czakra tutaj, ta jest czakrą trzeciego oka. Położona jest ona pomiędzy brwiami, na środku czoła, czyli pomiędzy dwoma brwiami, na środku trzecie oko. Możesz mieć problemy z samodyscypliną, dostrzeganiem celu swojego życia na przykład. Nie wiesz, co masz zrobić, jesteś po prostu błądzisz, tak? Nie widzisz celu. Zazwyczaj nie doceniasz swoich umiejętności, talentów, które masz, jeśli ta czakra trzeciego oka jest zamknięta. Jeśli ta czakra u Ciebie trzeciego oka nie funkcjonuje, to stawiasz sobie zaniżone cele w życiu. Jest to czakra, która jest przede wszystkim odpowiedzialna za naszą intuicję. Czyli ta czakra i ona ma kolor fioletowy lub nieraz na innych różnych obrazach ciemno niebieski, taki granatowy, szafirowy. Kochani, trzecia czakra to czakra gardła, tak? Czakra gardła odpowiada za umiejętność wyrażania własnych opinii. Jeśli masz zapchaną, zamkniętą tą czakrę, nie możesz się wysłowić, nie możesz swobodnie wypowiadać swojego zdania, swojej opinii. Ta czakra położona jest na środku gardła, tak? Dlatego nazywa się czakrą gardła również. I kiedy jest ona zamknięta, nie umiesz bronić swojego zdania i bardzo często pozostawiasz swoje opinie tylko dla siebie samej. Boisz się krytyk, odrzucania. Często mówisz to, co inni chcą usłyszeć. Nawet nieświadomie to robisz. Po prostu, by się spodobać innym lub by cię inni zaakceptowali. Natomiast jeśli otworzysz, uaktywnisz tą czakrę gardła, to
Możesz świadomie, swobodnie wypowiadać się na różne tematy, swoje opinie, swoje zdanie. I nie przejmujesz się wtedy tym, że inni być może mają inne zdanie na ten temat. Czakra czwarta tutaj to jest czakra serca. Odpowiedzialna za miłość. Miłość własną i miłość do innej osoby. Miłość do dzieci, rodziny, miłość do otoczenia, do przyrody. Miłość. I akceptacja siebie. Czakra serca położona jest na środku klatki piersiowej. Kiedy jest ona zamknięta, boisz się zaangażowania i nie wiesz, jak tworzyć zdrowe relacje z innymi. Jeśli ta czakra serca jest zamknięta, nie funkcjonuje, to wchodzisz też w błędne związki, na przykład w związki toksyczne. Ta czakra serca odpowiedzialna jest za zdrowe relacje. Niezależnie, czy relacje z partnerem, czy z innymi, czy z otoczeniem, czy z naturą, czy z samą sobą, bardzo często wydaje Ci się, że nie zasługujesz na miłość, jeśli ta czakra serca jest zamknięta, zablokowana. Wielokrotnie zostałaś już zraniona i boisz się, że ponownie tak się stanie, dlatego blokujesz się na miłość, na nowe znajomości, na nowe partnerstwo. Jeśli otworzysz, oczyścisz tę czakrę serca, która ma kolor zielony, to będziesz gotowa na nowe znajomości, nowe związki, nowe relacje i będziesz pozytywnie o nich myśleć. Następną czakrą, piątą, jest czakra splotu słonecznego, która ma kolor żółty jak słońce. Dlatego nazywa się to czakra solarna lub słoneczna. Ta czakra słoneczna jest odpowiedzialna za poczucie własnej wartości. Położona jest nad pępkiem i kiedy jest ta czakra słoneczna zamknięta, to bardzo często doświadczasz uczucia bezsilności. Czujesz się, że inni nie liczą się z Twoim zdaniem i ulegasz ich manipulacjom. Brakuje Ci motywacji do działania i boisz się odrzucenia. Czyli żeby tą czakrę słoneczną czy solarną otworzyć, zaktywizować, jest to dlatego ważne, by działać, by wierzyć w swoje działanie, by nie bać się odrzucenia, by mieć motywację do osiągania swoich celów i by nie dawać się manipulować i by czuć się silnym, by akceptować siebie taką, jaką jesteś i mieć poczucie własnej wartości. Więc czakra słoneczna, widzicie też kamień, cytryn, tak? Cytryn, kwarc cytrynowy o kolorze żółtym. Jest też bardzo ważna do działania, tak, do osiągania swoich celów, do motywacji. Następna czakra szósta to jest czakra sakralna. Sakralna od sakry, czyli świętości, tak? I teraz, kochani, nie ma to nic ze świętością, ale ze seksualnością. Ta czakra sakralna o kolorze pomarańczowym jest odpowiedzialna za seksualność, przyjemność odczuwania. Położona jest dwa palce poniżej pępka. Kiedy jest ta czakra zamknięta, masz tendencję do wprowadzania ciągłych zmian. Czyli jeśli ta czakra sakralna jest zablokowana, to być może zachowujesz się labilnie, chcesz ciągle coś zmieniać, nie wiesz czego chcesz, miotasz się, pałętasz. Nie potrafisz wyznaczyć sobie granic. Często podchodzisz do wszelkich spraw zbyt emocjonalnie. Oczywiście wspomniałam, że też ta czakra jest odpowiedzialna za aspekt seksualny i przyjemność, odczuwania przyjemności, z intymności, tak?
I ostatnia, siódma czakra to jest czakra podstawy, odpowiedzialna za instynkt przetrwania i podejście do pieniądza, za naszą egzystencję. Jest to też taka karta jakby uziemiania, tak? Racjonalnego myślenia, racjonalnego stąpania po ziemi. Ma ona kolor ciemnoczerwony lub brązowy. Widzicie, tutaj mam taki ceglisty kamień i świecę czerwoną, zapalnik czerwony. Więc kochani, ta czakra podstawy położona jest u podstawy kręgosłupa. Kiedy jest ona zamknięta, zablokowana, jesteś niezadowolony ze swojej obecnej pracy, ze swoich finansów, ze swoich zarobków. Niezależnie od tego, jak ciężko pracujesz, ciągle się martwisz o jutro, ciągle się martwisz o swoją egzystencję, ciągle się zamartwiasz na przyszłość. Lub ciągle masz jakiś niedosyt. Czyli dlatego jest to bardzo ważna czakra, by ją uaktywnić lub oczyścić, ponieważ ona jest odpowiedzialna za nasze bezpieczeństwo, za stabilność egzystencji, za to, byście byli zadowoleni ze swojej pracy, zarobku, finansów, byście umieli poradzić sobie z finansami. Nawet jak przyjdą nieraz w życiu jakieś trudności, tak? Dobrze, kochani, taka teoria na temat siedmiu czakr, które należy regularnie oczyszczać. I teraz mam, kochani, karty, siedem kart, tak jak siedem czakr, tak? Stali. Już Wam pokażę, kochani, jaka to talia, bo to też jest zupełnie inna talia. Energy. Nein, to nie jest ta, przepraszam. Już szukam tej talii, żeby Wam tłumaczyć. Dobrze, orakel, tak. Sacred Geometry Activation Oracle. Czyli Secret Geometry Oracle aktywujący. Tak? I co jest ciekawe w tej talii kart? Ta kart, ta, te karty, tak, te, ta talia kart ma uaktywnić. Uaktywnić Was do działania, tak? Zaktywizować Was do działania. Czyli na przykład w tym momencie ja proszę Was, byście oczyszczali, otwierali swoje czakry. Oczywiście należy je oczyścić, tak? Za pomocą magii świec, kamieni szlachetnych. Widzicie, tutaj ta talia jest z takimi mandalami, które mają niesamowitą moc w magii. Ponieważ te mandale tak naprawdę są magiczne, działają aktywizująco. Dobrze, kochani, teraz wylosuję dla Was trzy karty i wybierzecie sobie, dobrze, kartę numer jeden. Zbierzcie sobie jedną z tych trzech kart. Czyli trzy grupy będą i wybierzcie sobie jedną, a ja Wam powiem, jaką czakrę musicie oczyścić. Dobrze, druga. I jeszcze jedna. Dobrze, muszę wyciągnąć. To jest karta trzecia. Czyli mamy, kochani, karta numer 1, karta numer 2 i karta numer 3. Wybierzcie sobie, kochani, jedną z tych kart. I zaczynamy. Karta numer 1. Czakra trzeciego oka. Czyli
Czakra trzeciego oka to jest u nas ta czakra, która jest na czole, pomiędzy brwiami, tak? I tą czakrę musicie, kochani, grupo pierwsza, oczyścić. Byście, kochani, widzicie, ta czakra jest też taka fioletowa, fioletowa, brązowa, fioletowo-brązowa powiedziałabym, czakra lub taka granitowa, znaczy, nie przepraszam, grafitowa, jak to się mówi po polsku, przepraszam, zabrakło mi słowa, ciemnogranatowa, szafirowa, tak? Pamiętajcie, że ona jest, ta czakra, odpowiedzialna przede wszystkim za intuicję. Dobrze, dziękuję, pierwsza grupa. Grupa numer dwa. Którą czakrę musicie oczyścić? Solar plexus chakra, czyli czakrę słoneczną. Czakra słoneczna, kochani, jak tutaj pięknie ta mandala pokazuje, tak? Jak słońce jest odpowiedzialna za poczucie własnej wartości i położona jest nad pępkiem. Także potrzebna jest Wam, by mieć motywację do działania. Grupa druga. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia to sakral czakra, czyli sakralna czakra. Zobaczcie, jest to kolor pomarańczowy. Tutaj na moim stole to jest ta czakra na dole. I ta czakra, kochani, jest odpowiedzialna za seksualność, przyjemność odczuwania i wstrzemięźliwość emocjonalną, by nie być za bardzo emocjonalnym. Także, kochani, grupa druga, macie tę czakrę. Kochani, przemyślcie sobie, możecie oczywiście oczyścić wszystkie czakry, tak jak ja, lub grupa pierwsza, druga, trzecia. Tutaj dostaliście sugestie i poradę kart, która czakra u Was jest zablokowana. Dziękuję serdecznie, kochani moi widzowie, subskrybenci. Zapraszam Was do lajkowania, do komentowania. Zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. Zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ są codziennie filmiki z wróżbami, z poradami, z horoskopami. Jutro, kochani, opublikuję już horoskopy na miesiąc październik. Zapraszam Was serdecznie. I kochani, do usłyszenia już wkrótce.